Witam Państwa w naszej komentatorskiej serii. Mamy teraz w telewizji spektakl pod tytułem Komisja Sejmowa do sprawy Amber Gold. Drodzy Państwo, Amber Gold to jest nazwa pseudobanku. Pseudobanku, dlatego że to była instytucja finansowa udzielająca lokat bankowych, czyli sprzedająca produkty, jakie sprzedaje bank, a nie mająca do tego żadnego umocowania zgodnego z prawem, czyli działała nielegalnie. I zbierała od ludzi pieniądze, od ludzi nieświadomych, że nie jest to bank, że nie jest to instytucja finansowa, która ma prawo sprzedawać produkty bankowe, czyli lokaty. Ludzie inwestowali dlatego, że lokata była wyżej oprocentowana, 13%, niż lokata w banku, wtedy 2% chyba. Ten pseudobank działał 2009-2012 i był piramidą finansową, czyli zbierał pieniądze od ludzi i wcale nie miał zamiaru tych pieniędzy tym ludziom oddać. Pod pretekstem, że inwestuje w złoto i ze sprzedaży tego złota i zakupu tego złota będzie miał pieniądze, żeby wypłacić procenty za zainwestowanie pieniędzy w lokatę. To na temat, czym była firma Amber Gold. A teraz druga sprawa. Kto to zorganizował? Kto mógł w Polsce zorganizować, drodzy Państwo, zbieranie pieniędzy w dużym mieście pod szyldem instytucji finansowej nie będącej bankiem, a sprzedającej usługi bankowe? Otóż, drodzy Państwo, to zorganizowały wojskowe służby informacyjne, czyli wywiad wojskowy. Oczywiście nieoficjalnie, to znaczy to nie była akcja oficjalna, tylko grupy ludzi, która się z tej instytucji, z wywiadu wojskowego wywodzi. Dlatego ani Urząd Skarbowy, ani Policja, ani Prokuratura nie podjęły żadnych działań w okresie 2009-2012 mających na celu zamknięcie tej instytucji i aresztowanie Marcina Plichty, który zbierał od ludzi pieniądze jako słup, jako dyrektor, 20-letni dyrektor firmy zbierającej miliardy złotych od ludzi. Jeżeli idzie o komisję sejmową, to jest to parodia, dlatego że sprawy kryminalne w Polsce są w gestii prokuratury i sądów oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jeżeli minister nie potrafi objąć nadzorem tego śledztwa, aresztować wszystkie osoby, które są z tą sprawą związane, drodzy Państwo, to nie mamy w Polsce rządów Prawa i Sprawiedliwości, tylko mamy spółkę Platformy Obywatelskiej i spółkę PiSu. Bo powtarzam, pokazywanie w telewizji komisji śledczej do sprawy Amber Gold ma na celu tylko i wyłącznie nabicie punktów wyborczych w przyszłych wyborach do Sejmu dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ta sprawa należy, tak jak powiedziałem, do prokuratury, sądów i policji. Sejm nie jest instytucją mającą na celu prowadzenie jakichkolwiek śledztw. I nie ma ku temu, drodzy Państwo, żadnej ustawy, żeby Sejm takimi rzeczami się zajmował. Mało tego, żadna komisja śledcza prowadzona przez Sejm nigdy nie doprowadziła do jakiegokolwiek rezultatu. A właśnie dlatego, że te komisje nie mają charakteru, drodzy Państwo, umocowania w prawie. To znaczy, że nie mają charakteru wydawania jakichkolwiek prawomocnych decyzji typu stawianie zarzutów, dokonanie przeszukania, zastosowanie aresztu tymczasowego. Proszę zwrócić uwagę, że syn Donalda Tuska, przypominam, Donald Tusk był premierem, czyli w tym okresie, kiedy działało Amber Gold,
był premierem i miał informacje od wywiadu wojskowego, od ABW, od CBA, od całej administracji i nie zareagował. Nie zareagował, że w Polsce powstał pseudobank, który zbiera od ludzi pieniądze, bardzo często ze sprzedaży swoich mieszkań, które w całości ulokowali w pseudobanku, który zamknął się i zabrał im te pieniądze. Zorganizowana kradzież trwająca 4 lata, której, drodzy Państwo, ofiarą padło 20 tysięcy osób i której nie widziała ani policja, ani ABW, ani CBA, ani wywiad wojskowy, ani urząd skarbowy. Te wszystkie instytucje siedziały cicho, milczały i zapewniały ochronę dla zbierającego od ludzi w celu kradzieży banku Ambergold. Dlatego mówię, że wywiad wojskowy, ludzie z wywiadu wojskowego to organizowali, dlatego, drodzy Państwo, że stanowiska typu urząd skarbowy, stanowiska typu banki, ubezpieczenia, górnictwo, energetyka, to wszystko jest obsadzane przez byłych oficerów wywiadu wojskowego. Taka jest w Polsce piramida władzy. Potem mamy ABW, CBA, czyli wywiad cywilny. Potem mamy administrację, czyli partyjniaków, bo w administracji pracują ludzie, którzy pochodzą z różnych partii, i z PiS-u, i z PO, SLD, PSL. A na dole mamy kogo? Wszystkich innych, czyli Was. Bydło do roboty, któremu zabiera się 50% wypłaty, zanim tą wypłatę zobaczy na oczy, a potem w sklepie 23% nakłada podatku za wszystko, co kupicie, po to, żeby Was po prostu obrobić. I tą całą piramidkę złodziei, drodzy Państwo, finansowo utrzymać, żeby sobie mogła kraść. Nie ma takiej możliwości, żeby w mieście powstała jakaś instytucja, która udziela lokat i do której, drodzy Państwo, nie wkroczyłoby CBA albo ABW czy wywiad wojskowy, dlatego właśnie, że te instytucje są powołane do tego, żeby pilnować, kto na danym terenie działa gospodarczo. Nie ma takiej możliwości, żebym ja poszedł na przykład do Urzędu Miasta, zarejestrował firmę, na przykład Crystal Gold, i dawał w Białymstoku lokaty. Albo zarejestrował kantor, bo nie mam koncesji, bo nie mam pozwolenia, tak? Bo nie jestem zarejestrowany tam w tych wszystkich koncesyjnych urzędach. A potem nie ma takiej możliwości, żebym nie składał wniosków o rozliczenie podatkowe, bo Urząd Skarbowy mnie trzepnie po kilku latach. A w Ambergold, proszę bardzo, nie ma zezwolenia, nie ma koncesji, facet prowadzi instytucję finansową, nikt się tym nie interesuje, dopiero potem wybucha afera, kiedy tysiące ludzi zostaje pozbawionych swoich pieniędzy. Czyli to nie jest zwykła akcja kryminalna, którą robi jakiś nikoś, tylko to jest właśnie akcja zorganizowana pod parasolem ochronnym wywiadu wojskowego. I dlatego Beata Szydło, Jarosław Kaczyński, minister spraw wewnętrznych, czyli Mariusz Błaszczak, powinni natychmiast, drodzy Państwo, usunąć z urzędu szefa wywiadu wojskowego, szefa ABW i szefa CBA oraz szefów regionalnych, dlatego że oni o tym wszystkim i szefów urzędów skarbowych, dlatego że oni o tym wszystkim doskonale wiedzieli. Byli, drodzy Państwo, jako ludzie powiązani ze służbami specjalnymi, zapewniali na danym terenie ochronę właśnie dla działania organizacji przestępczej typu Ambergold. Niewykonanie obowiązków służbowych, zaniedbanie, to jest przestępstwo. A jeżeli to przestępstwo jest powiązane z kradzieżą, czyli wyłudzaniem pieniędzy i wystawianiem czeków, weksli bez pokrycia, jak to było w przypadku Ambergold, to jest to zagrożone 25 latami pozbawienia wolności. I w tej chwili, proszę zwrócić uwagę,
Tak to powinno wyglądać. Na przykładzie prostego kantora wymiany walut. Jeżeli otworzycie w mieście kantor wymiany walut bez pozwolenia, bez pieczątek, to przyjdą, drodzy Państwo, do Was panowie w czarnych maskach i Was aresztują. A tutaj przez kilka lat działa instytucja finansowa, która zbiera od ludzi pieniądze, aż w końcu piramida wali się, bo nie ma nowych ludzi, którzy wpłacają, wypłacają. I co mamy? Komisję sejmową. A prokuratura, policja, sądy są bezsilne. I na tej komisji sejmowej syn Donalda Tuska mówi, że jego ojciec wiedział, że to jest lipa. A przypominam, syn premiera był zatrudniony w tej firmie. Czyli premier Donald Tusk, wcześniej szef Platformy Obywatelskiej, doskonale wie, że tysiące ludzi w Polsce zostanie okradzionych, składa tam do fałszywego banku pieniądze i nic w tej sprawie nie robi, dlatego że jego syn pracuje w tym banku, zarabia pieniądze. To jest lipa, mnie to nic nie obchodzi, niech oni tam pójdą w skarpetkach. I dlatego, drodzy Państwo, Wy jako młode pokolenie, jak nie zorganizujecie partii, jak nie zrobicie zrzutek, składek, to będziecie po prostu okradani przez tą całą administrację, która dziedziczy władzę po służbach specjalnych komunistycznych, które kradły w tamtym systemie, a utworzyły sobie drugi system, żeby już kraść oficjalnie. Bo w systemie komunistycznym za bardzo kraść nie mogli, dlatego że własność była państwowa i za kradzież własności państwowej były bardzo, bardzo surowe kary. Natomiast teraz po prostu stworzyli sobie warunki cywilnoprawne do kradzieży, między innymi waszych pieniędzy, które płacicie, tak jak powiedziałem, z bardzo wysokich podatków. Prawie połowa pensji jest wam zabierana, nawet nie widzicie tego na oczy, a potem jeszcze w sklepie dowalają wam VAT. I za gaz, prąd płacicie 3 razy drożej, niż to jest warte, a za benzynę 2 razy drożej. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. To, że macie wybór w tej chwili między dżumą a cholerą, czyli między PiS-em a Platformą Obywatelską i tą nowoczesną SLD, to jest, drodzy Państwo, inna sprawa. Bo tamta strona, czyli KOT, Obywatele RP, SLD, Nowoczesna Platforma, one, te organizacje, wzywały do likwidacji państwa polskiego. Dlatego trzeba było poprzeć PiS. Ale jak widzimy, PiS też trzyma ten system. PiS trzyma ten system i nie wywiązuje się ze swoich, drodzy Państwo, prawnych obowiązków, czyli wsadzenia do więzienia tych, którzy popełnili bardzo poważne przestępstwa. Po prostu kradzieży na masową skalę. To, że służby specjalne w Polsce dokonują przestępstw przeciwko obywatelom, nie jest żadną nowością. Już w latach 70., przełom 80., organizowali akcje kradzieży, włamań, napadów, morderstw na terenie Europy Zachodniej. I ta akcja nosiła kryptonim żelazo. Kradzieży po prostu złota, pieniędzy, kosztowności. I potem zrobili, drodzy Państwo, zmianę, czyli 89 rok, okrągły stół, Magdalenkę, po to, żeby kraść już w Polsce oficjalnie. A przypominam, stanowiska typu dyrektorzy urzędów skarbowych, sądy, administracja, to było obsadzone, banki, ubezpieczenia, to było wszystko obsadzone przez oficerów służb specjalnych, którzy 15 lat pracowali w służbach specjalnych, tam wyrabiali emeryturę, a potem jako młodzi ludzie szli z tej emerytury do pracy w instytucjach cywilnych, typu banki, ubezpieczenia, energetyka i zastanawiali się, jak dorobić, jak wyprowadzić pieniądze, jak ukraść.
Bo jeżeli się w służbach specjalnych morduje, kradnie, zabija, podsłuchuje, szantażuje, taka jest ta praca niestety, to to samo robi się, będąc w młodym wieku, na emeryturze po tych służbach specjalnych. Podsumowując, wiadomo, kto zorganizował przedsięwzięcie Amber Gold, bo są, drodzy Państwo, podpisy tych ludzi, są wyprowadzane pieniądze na różnego rodzaju konta, poza tym są dyrektorzy urzędów skarbowych, szefowie regionalnych służb specjalnych ABW, wywiad wojskowy, którzy o tym doskonale wiedzieli, a jeżeli nie wiedzieli, to musieli wiedzieć, ale wiadomo, że wiedzieli i ci ludzie wszyscy, jak leci, powinni być zdjęci ze stanowisk, powinny być postawione im zarzuty i bezpośredni wykonawcy, którzy działali pod płaszczykiem ochronnym, powinni być pociągnięci do odpowiedzialności i majątki, pieniądze prywatne, to wszystko powinno być dla tych ludzi skonfiskowane, łącznie z pozbawieniem emerytur. Dlatego, że żadna służba specjalna, żadne organy państwa nie mogą działać przeciwko temu państwu i przeciwko przede wszystkim ludziom w tym państwie. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość, drodzy Państwo, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Pozytywne rzeczy to pokazało, że skończyła się w telewizji dyskusja na temat problemów społecznych typu małżeństwa mężczyzn, homoseksualne, na temat adopcji dzieci w małżeństwach homoseksualnych, na temat homoseksualizowania dzieci 5-letnich w przedszkolach, czyli gender. To są pozytywne rzeczy PiSu. 500 zł na dziecko wcale nie ma zamiaru zwiększyć przyrostu naturalnego, dlatego że rodzinę mężczyzna zakłada wtedy, kiedy ma stałą pracę, dochody na odpowiednim poziomie, a nie żyje z zasiłków. To jest przecież normalne. To jest tylko zrobione dla punktów wyborczych. Ale już to jest pokazanie polskiemu społeczeństwu, kto nami rządził przez te 25 lat, wykorzystując po prostu telewizję w tym celu. Kogoś się pokazuje przez cały czas, przez całe lata, jako bóstwo, natomiast niezależnej opozycji nie pokazuje się. Ci, którzy dzisiaj blokują Sejm jako obywatele RP czy Komitet Obrony Demokracji, to albo to są urzędnicy i dziennikarze wyrzuceni przez Prawo i Sprawiedliwość z pracy i zastąpieni swoimi z Prawa i Sprawiedliwości, albo grupa ludzi, która została wynajęta za pieniądze George'a Sorosa, czyli amerykańskiego miliardera sponsora, który sponsorował Komitet Obrony Demokracji i być może obywateli RP. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Jedna grupa czerpiąca korzyść z władzy została, czyli PO, ta cała lewica została zastąpiona drugą grupą i teraz mamy tego efekt, jak to wygląda w życiu codziennym, czyli kradzieże na masową skalę, a sądy i prokuratura w tej sprawie nie są w stanie cokolwiek zrobić i to widać po przesłuchaniu prokurator na komisji śledczej, która zajmowała się tą sprawą i w Gdańsku ta prokurator nie pamięta, czym w ogóle się zajmowała, nie pamięta nic z tej sprawy. Boi się, bo właśnie wie, że ma do czynienia z ludźmi ze służb specjalnych, czyli z wywiadu wojskowego.